Gdy tylko nieśmiałe promienie słońca przedostały się przez luźno zaciągnięte zasłony, Henry zdał sobie sprawę, że czas wstawać. Pomimo tego, że miał dzień wolny, mężczyzna postanowił spędzić go pożytecznie i nie leżeć w łóżku aż do południa. Chciał udać się do sklepu z narzędziami, aby zamówić materiały niezbędne do remontu zniszczonego domu. W wieku 35 lat Henry mieszkał sam. Miał za sobą nieudane doświadczenia życia małżeńskiego. Mężczyzna wolał nie smucić się z tego powodu i zawsze starał się nastawiać pozytywnie. Małżeństwo z Jessicą było od początku skazane na niepowodzenie, ale stało się to jasne dopiero po 5 latach wspólnego życia. Cele i pragnienia małżonków okazały się zbyt odmienne, aby mogli znaleźć rodzinne szczęście. Henry marzył o dzieciach, a Jessica dążyła do dostatniego życia, w którym na żądanie spełniałyby się wszystkie jej zachcianki. O rozwodzie jako pierwsza wspomniała Jessica, rozczarowana życiem z Henrym. Nie mógł on zapewnić jej milionów na koncie i szczerze mówiąc miał trudności z przetrwaniem od wypłaty do wypłaty. Jako że małżonkowie nie mieli wspólnego majątku, rozwód przebiegł stosunkowo szybko. Jessica już zawczasu szukała na swojego nowego partnera, bogatego przemysłowca naftowego, który byłby w stanie zaspokoić jej potrzeby. Henry ze stoickim spokojem przyjął rozwód, nie robiąc scen ani awantur. Mężczyzna włożył potem wszystkie swoje siły w pracę, aby uciec od smutnych myśli motywowanych samotnością. W związku z tym, zamiast siedzieć bez celu przed telewizorem, przez cały wolny dzień Henry postanowił wykorzystać ten czas jak najlepiej. Sklep z narzędziami znajdował się około połowy mili od domu mężczyzny i dało mu to powód do porannego spaceru. Henry szedł, nucąc sobie słowa jakiejś prostej piosenki, która swoją zwyczajnością podnosiła go na duchu. Nagle uwagę mężczyzny przykuł jakiś pisk. W pierwszej chwili Henry pomyślał, że dźwięk dochodzi z pobliskiej ławki, przy której grupa nastolatków demonstrowała sobie możliwości swoich nowiutkich smartfonów. Po uważnym wsłuchaniu się w odgłosy, mężczyzna zdał sobie sprawę, że tajemniczy pisk dochodzi od strony starannie przyciętych krzaków bzu. Henry pochylił się i ostrożnie rozsunął gałęzie. W tym samym momencie czyjś mokry i mały nosek wcisnął się w jego dłoń. To szczeniak, pomyślał mężczyzna, wyciągając malucha z zarośli. Zwierzak zadrżał ze strachu i spojrzał na Henry'ego błyszczącymi oczami. Skrzepłe kawałki brudu i gruzu przyklejone do sierści psiaka wskazywały, że musiał mieszkać na ulicy od jakiegoś czasu. Na pewno jesteś głodny. Chodźmy do domu, dam ci jeść, szepnął Henry, rezygnując z pójścia do sklepu z narzędziami. W drodze do domu mężczyzna kupił szczeniakowi karton mleka i trochę karmy dla małych psów. Położywszy szczeniaka na klatce piersiowej, Henry szybko ruszył w stronę domu. Choć nie było to daleko, maluchowi udało się zasnąć, zapewne dzięki ciepłu emanującym z ciała jego wybawiciela. Po przybyciu do domu Henry zbudował dla pieska coś w rodzaju legowiska ze starej kurtki, a potem zaczął przygotowywać dla niego jedzenie. Czując zapach ciepłego mleka, szczeniak natychmiast się rozbudził i zaczął chętnie jeść. Jadł tak łapczywie, że Henry nie mógł powstrzymać łez wzruszenia. Szczeniak odsunął się od miski dopiero wtedy, gdy jego boki zauważalnie się zaokrągliły i zaczęły przypominać piłkę do rugby. Od razu lepiej. Teraz chodź się wykąpać, powiedział Henry, uśmiechając się. Jakby na potwierdzenie jego słów, szczeniak szczekał głośno i machał ogonkiem. Henry zdecydował się nadać psu imię Chip, na cześć jednej z postaci z kreskówek, którą tak bardzo lubił jako dziecko. Wraz z pojawieniem się szczeniaka, życie samotnego mężczyzny zmieniło się na lepsze. Po pracy spieszył się do domu, by nakarmić Chipa i pobawić się z nim w parku. Szczeniak lubił ganiać gołębie i szczekać na złośliwe wiewiórki, które dokuczały mu, siedząc na gałęziach drzew. Dzięki dobremu odżywianiu i właściwej opiece szczeniak rósł w oczach. Patrząc, jak jego łapy i ciało stają się coraz silniejsze, Henry powiedział: wkrótce staniesz się prawdziwym gigantem. Dzięki opiece właściciela Chip wyrósł nie tylko na dużego, ale i mądrego pieska. Nigdy nie szczekał na próżno i idąc z nim na spacer, Henry wiedział, że nie będzie miał żadnych problemów. Przede wszystkim Chip uwielbiał bawić się piłką baseballową, którą przynosił właścicielowi po każdym udanym rzucie.
Jednocześnie mądry pies nigdy nie zaciskał szczęki tak mocno, aby rozgryźć piłkę i tym samym zniszczyć swoją ulubioną zabawkę. Czas mijał, zmieniając Chipa w wysokiego, dostojnego psa z długimi łapami i potężną klatką piersiową. Przechodnie, widząc Henry'ego spacerującego z psem, patrzyli na nich z aprobatą i niekiedy nawet zazdrością. Wydawało się, że Chip w końcu odnalazł swoje psie szczęście u boku kochającego go właściciela. Pies nie mógł wiedzieć, co go czeka w najbliższej przyszłości. Jak wiadomo, kłopoty zawsze przychodzą nagle i w przypadku Chipa i jego właściciela tak właśnie się stało. Tego pamiętnego dnia od samego rana lał paskudny deszcz, dlatego Henry zdecydował się pojechać do pracy autem. Jakby wyczuwając kłopoty, pies zakwilił cicho i łapami próbował odepchnąć właściciela od drzwi. Co robisz, Chip? Nie martw się, okej? Pogoda dzisiaj nie dopisuje, więc w pracy będzie spokój, powiedział Henry, klepiąc psa po kłębie. Niestety, ludzie nie mają możliwości poczuć tego, co czują ich zwierzęta w chwilach zagrożenia. Gdy Henry wsiadł do swojego zniszczonego Forda, Chip podniósł głowę ku niebu i zawył żałośnie, jakby powiadamiając okolice o zbliżających się kłopotach. Niedobrze, pomyślał mężczyzna, potrząsając głową i uruchomił silnik. Gdyby w tym momencie się odwrócił, z pewnością zobaczyłby łzy w oczach psa. Podążając wzrokiem za samochodem swojego właściciela, Chip posłusznie położył się pod drzwiami i czekał na jego powrót. Tego poranka wszystko sprzymierzyło się przeciwko Henry'emu Nelsonowi. Głównie chodziło o śliski, mokry od deszczu asfalt i pijanego kierowcę ciężarówki jadącego pod prąd. Pomimo tego, że w ostatniej chwili udało się uniknąć zderzenia, Ford Henry'ego wpadł do rowu i kilkakrotnie koziołkował. Widok był tak straszny, że przybyli na miejsce ratownicy zwątpili, czy właściciel zmiażdżonego auta w ogóle żyje. Gdy jednak wyciągnięto Henry'ego, okazało się, że ten nadal oddycha. Zdając sobie sprawę, że każda minuta to cenny dar, specjaliści natychmiast podłączyli poszkodowanego do aparatury. Tego dnia Chip nie doczekał się na powrót swojego właściciela. Henry nie przyszedł też następnego dnia, ani kolejnego, nawet po tygodniu. Przez cały ten czas Chip zjadał resztki jedzenia na podwórku. Sąsiedzi nie pozwolili psu zdechnąć z głodu. Karmili mądrego, wiernego psiaka. Chip potrzebował jednak przede wszystkim jego, a dopiero potem jedzenia. Oczywiście pies nie mógł wiedzieć, że w tej chwili jego właściciel leżał w szpitalnej sali w stanie śpiączki spowodowanej powikłaniami po urazie mózgu. Henry Nelson był sierotą, więc nie miał żadnego wsparcia poza personelem medycznym. Początkowo pielęgniarki same z siebie zbierały pieniądze i kupowały wszystko, co niezbędne pacjentowi, który zapadł w śpiączkę. Czas mijał, a Henry nadal nie wykazywał żadnej poprawy. W miarę jak utrzymanie pacjenta przy życiu stawało się coraz trudniejsze, kierownictwo kliniki podniosło kwestię odłączenia go od wszelkiej aparatury. Oczywiście nie można powiedzieć, że ta decyzja była łatwa dla lekarzy. Oprócz Henry'ego w klinice byli też inni pacjenci, którzy również potrzebowali wykwalifikowanej pomocy. Dlatego poświęcanie tak dużej uwagi jemu było niestety nieuzasadnioną stratą zasobów. Spośród wszystkich pracowników kliniki jedynie pielęgniarka Megan Simpson wypowiedziała się przeciwko odłączaniu pacjenta od aparatury. W czasie, gdy kobieta opiekowała się Henrym, niezauważalnie dla siebie nabrała dla niego współczucia. Oczywiście początkowo nie było mowy o żadnych poważnych uczuciach i Megan traktowała pacjenta trochę jak swojego zmarłego brata, który kilka lat wcześniej zginął w podobnym wypadku. Niestety opinia jednej pielęgniarki nie była w stanie przekonać zgromadzonej rady lekarskiej do zmiany decyzji. W tym właśnie momencie Chip, tęskniąc za swoim właścicielem, nagle doznał niewytłumaczalnego ataku niepokoju, który zmusił go do wyrwania się i popędzenia wzdłuż drogi. Sąsiedzi patrzyli na zrozpaczonego psa ze zdziwieniem i kręcili głowami. Pewnie biedak miał po prostu dość życia w samotności. Uciekł, byle dalej stąd. Chip dążył tylko do celu, który był dla niego jasny. Pies podążał za wewnętrznym wezwaniem, które zrodziło się w jego silnym, kochającym sercu. Sam Chip nie wiedział, jak udało mu się znaleźć klinikę, w której leczono jego właściciela. Być może to wrodzony instynkt, a może zwykły zbieg okoliczności, który nie pozwolił psu zabłądzić w mieście i odnaleźć właściwe miejsce.
Tak czy inaczej, chip wpadł do sali w chwili, gdy jego właścicielowi groziło odłączenie od urządzeń podtrzymujących życie. Osłaniając Henry'ego sobą, pies warknął, dając wszystkim do zrozumienia, że nie podda się bez walki. Lekarze zamarli ze strachu, a Megan uśmiechnęła się do psa, dziękując mu w myślach za determinację. Nikt z obecnych nie wiedział, co zrobić w tak trudnej sytuacji, która wymagała przecież pilnego rozwiązania. Scena trwała około 20 minut, po czym czujniki zainstalowane na głowie Henry'ego nagle zapiszczały. Zaczęły mienić się kolorowymi światłami. To niemożliwe, budzi się! Rozległo się wśród lekarzy, którzy zamarli w środku sali. Jakby zdając sobie sprawę z tego, co się stało, Chip polizał rękę swojego właściciela i szczeknął cicho. Rzęsy Henry'ego zatrzepotały, a potem mężczyzna powoli otworzył oczy. Wciąż nie rozumiejąc, co się stało, odchrząknął i szepnął. Ale miałem cudowny sen. Szedłem przez długi, ciemny labirynt i nie mogłem znaleźć wyjścia. A potem usłyszałem głośne szczekanie psa i podążyłem za tym dźwiękiem. Po słowach Henry'ego wszyscy bez wyjątku mieli łzy w oczach. Tylko Chip siedział dumnie obok właściciela i od czasu do czasu lizał jego dłoń. Przeczucia psa okazały się bardziej trafne niż opinie lekarzy i odczyty czujników medycznych. Około tygodnia później, ku wielkiej radości swojego zwierzaka, Henry wyszedł ze szpitala. Przez cały okres rehabilitacji była przy nim Megan, która w głębi serca czuła, że dokonała właściwego wyboru w życiu i znalazła prawdziwą miłość. Przede wszystkim zadowolony był z tego Chip, który miał już dwóch kochających właścicieli, a nie tylko jednego. Na koniec tej niesamowitej historii trzeba zauważyć, że zwierzęta pamiętają dobro i zawsze się odwdzięczają.